Cześć, witajcie. Dzisiejsza rozgrywka to Green Beret. Jesteśmy żołnierzem zielonych beretów. No i musimy tutaj walczyć ostro na terenie wroga. Gra z 1985 roku, wydana przez firmę Konami. No swego czasu ona cieszyła się, pamiętam, też dużą popularnością. Jak co niektóre tytuły tutaj, które prezentowałem wcześniej w poszczególnych odcinkach. Te gry, pamiętam, były, że tak powiem, no miały duże wzięcie z uwagi na to, że właśnie takie tematy, no, strzelawkowe, jak ja to nazywam, dobrze się sprzedawało, może w ten sposób powiem. Nie wiem, ile tu jest żyć, nie wiem, czy jest kontynuacja, zaraz się wszystkiego dowiemy. Na początek trzy żetoniki, tak jak to zwykle bywało, trzy kredyty są. Najpierw sobie rozczajmy, o co chodzi. Aha, czyli tutaj mam ten nóż, jakiś alarm się włącza, tak. Tu jest skok. A, zrobili mnie już. Czekajcie, muszę najpierw rozstrzelić klawiszologię. Bez tego to ani rusz. Czyli po prostu muszę... ojejku. Czymś, którymś się skacze, ale nie wiem jeszcze którym. No w sumie od tego, dlatego na początek, tak jak mówię, te trzy żetony służą tego, żeby grę rozczaić. A już chyba wiem, czym się skacze. O tym się skacze. A mogę również kucnąć. Dobra. Dobra, wiadomo, o co chodzi już. I muszę iść do przodu cały czas. Z tego, co ja pamiętam jeszcze z tych lat, tam powiedzmy 80., kiedy ta gra była na topie. Tam potem będą bomby, które trzeba będzie przeskakiwać, a widzicie. Nie jest ta gra wcale taka prosta. A i co? Nie ma kontynuacji. Dobra, poczekajcie. Pójdziemy sobie na górę. O! Górą też chyba nie za łatwo będzie. O, ale tu mamy ten. Tu mamy... Jak to się nazywa? Gruzownik? Nie, nie gruzownik. Moździerz. A! No chyba to jest granie na mój refleks, słuchajcie. Chyba to nie na mój refleks. No widzicie? O! Jak atakują z jednej i z drugiej strony, no to szanse są na... A, widzicie? Z tyłu mnie załatwił. Dobra, czekajcie, pójdę na górę. A, za późno. Dobra, ładnie. A. No będzie ciężko. O, znikło. A nie, było. Wziąłem je. Myślałem, że znikło. Aj. No tutaj widzę, że faktycznie trzeba mieć niezły refleks przy tej rozgrywce. Aj. No i widzicie. Sami widzicie.
wpisu nie ma. No dobrze. Wrzućmy sobie, powiedzmy, no jeszcze załóżmy 3 żetony. Zobaczmy, jak to mi pójdzie. Chyba nie przyjmą mnie do tych zielonych beretów. Coś mi się wydaje, słuchajcie. Może? Ale ciężka rozgrywka. Chyba najtrudniejsza gra z tych wszystkich, które tutaj były na tapecie. O! Nie to chciałem zrobić, a wyszło co innego, no. Tu jest jedno naciśnięcie, rozumiecie? I ten. I to jest jedno to... Jeden atak. Trzeba cały czas ten... A jak w momencie, kiedy jest atak, to on nie biegnie. I wystarczy, że z jednej i z drugiej strony mnie w tym samym czasie dojadą. O, widzicie? I koniec. No i tutaj mi się czasami ten joystick też naciśnie. O, że w górę wszedł. No mówię, on nie łapie już tak, jak być powinien. Swoje lata ma. Swoje też przeżył. Więc nie do końca działa tak, jak powinien. O, za późno. Oj. Aj, aj, aj. No mówię, to nie na mój refleks. Z jednej to z drugiej. O! Nacisnęło mi się, on tak zaczął wchodzić, jak gdyby po drabinie. I w tym momencie... O. Za późno. Ułamek sekundy za późno. Oj. No tutaj trzeba mieć naprawdę, słuchajcie, nie lada refleks. Zresztą widzicie, jak ta rozgrywka szybko następuje. Nie pamiętam, czy ta gra faktycznie tak w oryginale szybko, że tak powiem, się działa, czy tylko u mnie tak ona jest. No bo to było coś niesamowitego, żeby w tą grę faktycznie przejść, słuchajcie. Coś mi się tu wydaje to podejrzane. Co jest? A, nie mam. No dobrze, jeszcze sobie wrzućmy, załóżmy tam jeden, no. Że to nikt wątpi, czy mi się cokolwiek uda tutaj nawalczyć, no ale... Spróbujmy jeszcze. O. O, zastrzelił mnie, patrzcie. O. To mi się udało.
Ładnie. O, z granatnika mnie załatwili. No tutaj nie miałem szansy, bo mnie dojechali z jednej i z drugiej strony. O. No nie wiem, czy ta gra nie jest za szybko. Bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł w takim tempie tą rozgrywkę... Nie, nie, nie. To jest zdecydowanie nie dla mnie. Albo mówię, ona jest za szybko, albo po prostu... O, słuchajcie, mam wpis. G. E. L. Uff, 10. miejsce, ale się udało. Udało się po... No ile ja tam żetonów zmarnowałem? Na początek były 3, potem było chyba też 3, potem 1 chyba, czy jakoś tak. No, także... No, gra była fajna, mówię, ona się cieszyła faktycznie dużym powodzeniem. Tutaj na tym demku widać dalszą część tej gry, tej rozgrywki, no. Ja pamiętam długie, że tak powiem, może godziny to nie, no ale długi czas ludzie spędzali przy tej pozycji, bo to jednak było, no mówię, wciągające. Zielone berety to było coś, no. No dobrze, nie przedłużamy, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i do kolejnej rozgrywki.